Można? Tak. Nazywam się Remek Szkłos i jestem nauczycielem w pierwszym liceum ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. Na dzisiejszych zajęciach chciałbym pokazać, zaprezentować ćwiczenie poruszania się w strefie obrony. Są to bardzo łatwe ćwiczenia, które można zastosować w swoich grupach i mam nadzieję, że będą udane. Poszło. 4. Dobrze, wracamy. Cztery. Troszeczkę bliżej. Wracamy. Dwa. Aha. Co zostało? Dwa. Zabieramy atak swój. Panowie, wracamy. Jest atak swój, atak swój. I jeżeli jest swój, to musiał wygrać, to może się odblokować. Proszę. Dwa, jeszcze raz. Uwaga, dwa. Dobrze, wracamy. Dwa. Okej. Wracamy. Cztery. Dobrze. Chłopaki, na razie było. Następny sposób, już włączyłeś? Następny sposób poruszania się jest w pierwszej akcji przy naszej zagrywce, żeby zawodnik na pozycji 1 i 5 był przygotowany na ewentualną kiwkę od strony przeciwnika. Cztery. Wracamy. Dwa. Wracamy. Dwa. Wracamy. W tym ćwiczeniu możemy dodać jeszcze na drugiej stronie, na podestach zawodników, którzy by również atakowali. Także to można to ćwiczenie bardzo ładnie rozwinąć z zagrywką, z przyjęciem i również z atakiem, ale lepiej moim zdaniem jest wykonywać to z podestów, bo to są te akcje krótsze i można zrobić wiele powtórzeń. Dziękuję.